Wiosenny Las Witanas to tytuł tegorocznej 11 już edycji gminnego konkursu przyrodniczego na skraju puszczy. Jak co roku jego organizatorem była publiczna szkoła podstawowa nr 3 w Kozienicach. W tym roku odbywał się on w nieco innej niż zawsze formule. W piątek 29 maja dzieci z przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych wzięły udział w plenerze malarskim. Podczas niego powstawały piękne kolorowe prace ukazujące różne ujęcia lasu wiosną. Następnie prace te zostały ocenione przez jury w składzie Monika Kujawiak, Danuta Kopyt i Marzanna Cichońska. Oczekujące na werdykt dzieci obejrzały w tym czasie film przyrodniczy omawiający różne gatunki drzew. Laureatów poznaliśmy tego samego dnia podczas rozstrzygnięcia konkursu. I tak w kategorii klasy 1-3 pierwsze miejsce zajęła Angelika Schneider ze Stanisławic, drugie Katarzyna Pyrka z PSP nr 3, a trzecie Iga Ptaszek z PSP nr 1 w Kozienicach. W tej kategorii przyznano również 6 wyróżnień. W gronie przedszkolaków pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Prawda z oddziału przedszkolnego w PSP nr 1 w Kozienicach. Drugie miejsce Zuzanna Dopieralska z przedszkola nr 1, a trzecie Iga Obrębowska z przedszkola nr 3. Było też wiele wyróżnień. Starsi uczniowie ze szkół podstawowych z klas 4-6 oraz gimnazjaliści zmierzyli się natomiast w konkursie fotograficznym. Mieli oni za zadanie utrwalić leśną przyrodę budzącą się do życia wiosną. W tej kategorii pracę oceniali Krzysztof Ludwiczak, dyrektor szkoły, oraz Monika Kujawiak i Marzanna Cichońska. W gronie uczniów ze szkół podstawowych pierwsze miejsce otrzymała Dominika Drewnik z PSP nr 3 w Kozienicach. Drugie Julia Ośka, także z tej placówki. Były też 2 wyróżnienia. W gronie gimnazjalistów najlepsze zdjęcia wykonał Jakub Cytryniak z gimnazjum nr 2. Na drugim miejscu uplasował się Damian Jasek z gimnazjum nr 1. Były też 3 wyróżnienia. Laureaci oprócz dyplomów otrzymali także nagrody książkowe. Dyplomami uhonorowano również placówki, które uczestniczyły w konkursach oraz opiekunów, pod okiem których powstawały prace. Wszystkim uczestnikom pogratulował dyrektor szkoły Krzysztof Ludwiczak. Zgromadzeni obejrzeli też przedstawienie przygotowane specjalnie na tę okazję. Nosiło ono tytuł Leśna opowieść. Mowa w nim była o niewłaściwym zachowaniu się w lesie, takim jak śmiecenie, hałasowanie czy niszczenie przyrody. Wszystko to powoduje, że mieszkające tam zwierzęta chcą opuścić teren. W trakcie przedstawienia młodzi aktorzy wskazali, jak nie należy zachowywać się w lesie, a także jak należy właściwie postępować, czyli sprzątać po sobie, nie hałasować, nie niszczyć roślin. W przygotowanie spektaklu zaangażowali się uczniowie z klas pierwszych, drugich i trzecich pod kierunkiem pań Barbary Hołuj, Justyny Kurek i Marzanny Cichońskiej. W gronie zaproszonych na konkurs gości znalazły się panie reprezentujące Urząd Miejski w Kozienicach, Regina Warchoł z Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska oraz Dorota Zabiegałowska z Wydziału Edukacji.